Rozmowy przy kawie. Krzysztof Bok, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem, pan Sebastian Pieńkowski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przewodniczący Zarządu Powiatu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, także radny Gorzowa tego klubu tej samej partii oczywiście. Oczywiście. Panie przewodniczący, na początek, bo od kilku tygodni jest pan dopiero przewodniczącym Zarządu Powiatu. Te struktury się ukształtowały. Był prezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł Marek Ast. Można powiedzieć, że po prostu ułożyliście już sobie wszystko? W jakim sensie, panie redaktorze? No z takim, w sensie że planu pracy na dwa lata? Znaczy tego, że będzie ta współpraca pomiędzy pierwszym a drugim. Moim zdaniem zawsze była, ja to powtarzam w każdym wywiadzie, że współpraca jest, ale jest i też pozytywna konkurencja. Dzięki tej pozytywnej konkurencji dzisiaj myślę, że mamy najmłodszy zarząd w mieście, średnia 37 lat, ludzie wszechstronnie wykształceni, większość z nich prowadzi działalność gospodarczą, są ludzie doświadczeni, tak jak pan Marek Surmacz, minister, wiceminister, były sekretarz stanu. Są ludzie młodzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jedni z większym, inni z mniejszym rozmachem, a więc czują gospodarkę. Jest student pierwszego roku prawa. W związku z tym jest to taki, moim zdaniem, fajny przekrój ludzi, którzy mogą coś pozytywnego zdziałać dla miasta Gorzowa. No właśnie, to trzeba obiektywnie stwierdzić. Wtedy, kiedy rozmawiałem w tym studio z panem posłem Markiem Astem, miałem przed sobą listę nowo wybranych właśnie członków zarządu powiatu i te po prostu, że tak powiem, roczniki urodzeń, no to zbliżają się od 70 w górę. Ja tutaj też odsłuchałem rozmowy z panem prezesem Markiem Astem i też zgadzam się z nim, że no, w każdej partii coś się kończy i zaczyna się jakaś zmiana pokoleniowa. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że jest miejsce dla ludzi młodych, że mamy dla nich program. No i to jest wyrazem tego właśnie, że ludzie młodzi w PiS-ie są doceniani i mogą się sprawdzić w społecznej pracy. Panie przewodniczący, to jakie założenia, jakie priorytety postawił pan przed sobą jako szefem i przed zarząd i przed strukturami powiatowymi Prawa i Sprawiedliwości? No ja otrzymałem proste zadanie, oczywiście nie tylko ja, tylko cały zarząd i wszystkie całe struktury Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Wygrać wybory w 2014, powiększyć stan liczby radnych, oczywiście zrobić wszystko, żeby wygrać wybory prezydenckie, a więc mocno poprawić wynik wyborczy w jednym celu, żeby mieć instrument do realizacji naszego programu, czyli po prostu władzę. Po to jest partia polityczna. Po drugie, no, tak jak mówi premier Jarosław Kaczyński, chcemy partii masowej, bo tylko taka partia może działać skutecznie, docierać ze swoim programem w sensie szerokiej skali. A więc tym bardziej cenne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość się rozwija w sensie przybywania nowych ludzi, bo dzisiaj jesteśmy w opozycji i właściwie w 100% przychodzą do nas ludzie ideowi. No i poza tym oczywiście proponować dobre rozwiązania, tak jak myślę, że proponujemy przez dwa lata dobre rozwiązania jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jest to najbardziej skuteczny instrument do działania i tutaj razem z szefem klubu oczywiście współdziałamy, żeby pokazać, że mamy pomysły na miasto. Chcę przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość już kilka projektów uchwał złożyła, część z nich przeszła, część podlega procedowaniu. Oczywiście mamy w zanadrzu kolejne i będziemy je powoli przez następne dwa lata kadencji zgłaszać i szukać dobrych rozwiązań dla mieszkańców Gorzowa. Panie przewodniczący, bo na pewno łatwiej jest pozyskać nowych członków, kiedy jest się w partii rządzącej niż w partii opozycyjnej, bo niektórzy, którzy idą do partii, wydaje mi się, że zaraz dostaną jakieś stanowisko, stołek, tak, bo dostanie pracę, bo ktoś coś załatwi. Trudniej jest pozyskać nowych członków do partii opozycyjnej? Ja powiem, nie wiem, jak jest w innych partiach politycznych. No, w Platformie wszyscy wiemy o sytuacji martwych dusz i tak dalej. Ale no, u nas jest to dość powolny proces, ale jednak in plus, czyli dużo mniej członków jakby ubywa, w sensie rozczarowani może czymś, takich ludzi jest bardzo mało, a duża większość, która przychodzi, to właśnie przychodzi ze względu na tą rzeczywistość, która ich otacza, która im nie odpowiada i program nasz jako partii politycznej jest im najbardziej bliski i nie patrzą, szczerze mówiąc, czy my jesteśmy w opozycji, czy nie. Ich to nie interesuje. Interesuje ich to, co mamy w programie i liczą na to, że przy ich działaniu, przy naszym wspólnym działaniu,
tworząc pewną wspólnotę, no kiedyś ten program zrealizujemy. Nasza rozmowa dzisiaj nagrywana jest przed sesją Rady Miasta, ponieważ od 12 sesja Rady Miasta, więc nie możemy do końca mówić jeszcze Państwu, mam godzinę 17 teraz, co się wydarzyło na sesji, tylko o tym, co będzie. Wiemy, że ponownie pod obrady stanie wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa. Przypomnijmy historię, radna Grażyna Wojciechowska, wtedy jeszcze z klubu Nadzieja dla Gorzowa, odwołana za swoje, można powiedzieć kolokwialnie, wybryki przez radnych ze swojego stanowiska. Następnie długo wakat. Na ostatniej sesji klub Nadzieja dla Gorzowa zgłosił swojego naturalnego kandydata, jakim jest szef klubu Jakub Derek-Krzycki, notabene członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A przypomnijmy, w prezydium rady zasiada Jerzy Sobolewski jako przewodniczący, Mirosław Rawa jako wiceprzewodniczący z waszego klubu Prawa i Sprawiedliwości i Jan Kaczanowski z klubu SLD. Więc teraz z Nadziei dla Gorzowa. Jednak w głosowaniu tajnym, bo to jest głosowanie tajne, Jakub Derek-Krzycki przepadł. Dzisiaj znowu będzie to głosowanie, ale tajemnicą Policzynela jest to, że mimo że jest to głosowanie tajne, klub Prawa i Sprawiedliwości nie zgadza się na to. Znaczy, to nie było tajemnicą, my jasno stwierdziliśmy, że oczywiście umowa obowiązuje, że każdy z klubów ma zgłosić, no ale naszym zdaniem jest to złamanie tej umowy, jeśli jest nadreprezentatywność pewnej partii politycznej, no, a w tym przypadku by tak było. No, jest to sprytne rozwiązanie. Tutaj nie ma naszej zgody, jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości, żeby było dwóch przedstawicieli SLD. Po prostu nie. Ale Jakub Derek-Krzycki mówi, że on w Radzie pracuje jako Klub Nadzieja dla Gorzowa, nie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej. No klub dobrze, Nadzieja dla Gorzowa, klub prezydenta Jędrzejczaka. To jest opinia pana Derek-Krzyckiego, nasza jest inna. Inne osoby oczywiście, które są w Klubie Nadziei dla Gorzowa, jak najbardziej tak, ale, ale dziś nie ma potrzeby, żeby dwóch członków SLD było w prezydium. Jeśli, zwłaszcza, że argument podnoszony przez część radnych, że jest to pewna oszczędność dla budżetu przy mizerii budżetowej, jest jak najbardziej zasadny. A druga sprawa, no myślę, że ta umowa w domniemaniu była taka, że nie zgłaszamy kilku kandydatów z jednej partii. Dobrze, to jeżeli Nadzieja dla Gorzowa zgłosi, przypuśćmy, Jerzego Wierchowicza, czy Piotra Palucha, czy panią Supecką, wtedy zgodzicie się na te osoby? Myślę, że tak, bo umowa obowiązuje i powinniśmy się jej trzymać. Oczywiście jest to tajne głosowanie, w związku z tym też pozostaje ocena kompetencji i umiejętności, więc nie będę się wypowiadał za wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale jeśli chodzi o moją osobę, to umów powinniśmy dotrzymywać, oczywiście. Jakub Derek-Krzycki i jego klub zapowiedział, że będą z uporem maniaka co sesję zgłaszać kandydaturę właśnie byłego przewodniczącego rady, no, byłego posła. Pan Derek chce być konsekwentny, nie ukrywam, że my również będziemy konsekwentni. A to jest tak, że po prostu oni mogą zbojkotować konwent rady? On się może nie odbywać, bo takie są zamiary, słyszeliśmy w kuluarach. Jak to technicznie wygląda? Znaczy ja nie jestem w konwencie, w związku z tym nigdy nie uczestniczyłem, ale no, przed sesją Rady Miasta spotyka się konwent, omawia z tego, co się orientuje, wszelkie problemy związane z sesją. No i to jest całość pracy konwentu. No, jeżeli potrzebuje oczywiście się zebrać w jakiejś pilnej sprawie, zwołać sesję na wniosek, no też również to panowie i panie, którzy tam uczestniczyły czy uczestniczą, no biorą udział. Nie przypominam sobie na teraz na gorąco zapisów statutowych, że konwent się nie może zebrać, jak nie ma wszystkich. Mam wrażenie, że takich zapisów nie ma. Pan jest, można powiedzieć, bojowo nastawiony przed tą sesją? Znaczy bojowo, merytorycznie bym powiedział. Jest tam kilka punktów, które my merytorycznie chcemy ocenić. Jest kilka punktów typu podniesienie podatków od nieruchomości, od środków transportu, opłat targowych. Więc dzisiaj nasze stanowisko na sesji będzie takie, że nie może być tak, że strumień pieniędzy płynie od obywateli do urzędu, czyli podwyżka co roku. Zamysł teraz jest tego projektu uchwały o nieruchomościach, że maksymalne stawki, które minister Rostowski w ustawie proponuje, będą w Gorzowie,
A z drugiej strony nie ma nic. A z drugiej strony, jak ja piszę kilkanaście interpelacji w sprawie inwestycji, chodniki, drogi, parkingi, to mam odpowiedź typu: nie ma tego w wieloletniej prognozie finansowej, nie ma na to pieniędzy. Jak się radni zgodzą i znajdą pieniądze w 2013, to wrzucimy. Czyli traktowanie radnych jako zbędnego elementu, żadnej inicjatywy w sensie obniżenia kosztów funkcjonowania urzędu, tylko od 2008, jak ja obserwuję budżety, do których dotarłem, to tylko to rośnie. W związku z tym tak, obywatelom zabrać, ale w zamian nie dać nic, tak? No i dzisiaj będziemy te tematy poruszać, że jeżeli ktoś chce podnieść podatki, to musi coś zaoferować. No nie może być tak, to jest pewna wspólnota, pewna umowa społeczna. Nie może być tak, że ten strumień pieniędzy tylko płynie w jedną stronę. Ostatnio w jednej z gazet opublikowano wynagrodzenia urzędników wysokich, członków spółek. No przecież to są pieniądze zbliżone do wynagrodzenia premiera, prezydenta Polski. No, szanowni Państwo, no to jest absurd, żeby zadłużone miasto podnosić podatki i nic w zamian nie dawać, nic nie robić, bo ciągle w interpelacjach słyszę, że nie ma projektów na ulicy, nie ma projektów na... No to przepraszam bardzo, no to co ci urzędnicy robią, poza tym, że ten strumień pieniędzy konsumują? A jeżeli magistrat by obiecał, że dobra, zgodzicie się, wy jako radni, na podniesienie podatków, w zamian przeprowadzimy jakąś inwestycję, to... W zamian usprawnimy funkcjonowanie urzędu, czyli ograniczymy koszty. Ja w tamtym roku żądałem powołania takiej komisji do ograniczenia kosztów. Ona niby została powołana, ale w interpelacji co zrobiła? Dostałem informację, że w terminie późniejszym, jeśli coś wyjdzie, to zostaniemy powiadomieni. Ten termin późniejszy trwa do dziś. Nic nie wiem, co zostało zrobione. Coś z energią zaoszczędzono i nic poza tym. Wydano wytyczne, poinstruowano, przeszkolono. Przecież śmieszne rzeczy, to co prezydent odpowiada. W związku z tym nie ma dobrej woli prezydenta, żeby obniżać koszty urzędu. Ja czekam, że 3-4 miliony koszt urzędu w 2013 będzie tańszy. Bo jeśli nie ma inwestycji, jeśli nie ma na co wydawać pieniędzy, jeśli projekty ulic, chodników nie są tworzone, nie są rysowane, nie są projektowane, no to przepraszam bardzo, no to na co te pieniądze idą w sensie funkcjonowania urzędu? Zaraz przejdziemy do dalszych punktów dzisiejszej sesji, a mi tak przyszło do głowy, bo prezydent od wielu lat powtarza, że radni nie czytają projektów uchwał, przychodzą nieprzygotowani. Mm-hmm. Obiektywnie patrząc z boku jako dziennikarze, nie można tego powiedzieć o panu, o innych radnych, nie będę jeszcze wymieniał z nazwiska, ale są radni, którzy praktycznie nie istnieją. Czy gdyby wszyscy naprawdę czytali, bo są radni, to wiemy o tym, którzy po prostu przychodzą na sesję zupełnie nieprzygotowani i nie wiedzą, co będzie się działo. Gdyby wszyscy byli przygotowani i merytorycznie do dyskusji, inaczej by było? Oczywiście, że tak, tylko tutaj wrzucę kamyczek do ogródka prezydenta. No skąd prezydent to wie, jeśli prezydenta nie ma na komisjach, nie ma na sesjach, skąd on wie, że radni są nieprzygotowani? Może od swoich współpracowników, nie wiem, od wiceprezydentów, od... Okej. Może, nie wiem. Może protokoły czyta, nie wiem, ale no takie jednoznaczne ocenianie, nie uczestnicząc w czymś, no to jest opieranie się na jakichś tam właśnie informacjach nie ze źródła. Oczywiście no, tutaj trzeba potwierdzić, jest część radnych, która jest bardzo dobrze przygotowana, jest część radnych, jak w każdym środowisku, która jest słabiej przygotowana, no ale to nie mnie oceniać, kolegów radnych, to niech wyborcy ocenią, tak, śledząc, co robimy jako radni. Dzisiaj także będziecie dyskutować nad zaciągnięciem kolejnego kredytu dla miasta. To jest kredyt rzędu 15... To jest równe 15 milionów, tak. Na Komisji Budżetu i Finansów dowiedziałem się, że ten kredyt ma być zaciągnięty na spłacenie kredytu. Czyli tak zwane, pani skarbnik przyznała, że rolujemy kredyt. No to proszę sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja w mieście, jeśli odnieść to do gospodarstwa domowego. Ktoś ma kredyt, ma problem i zaczyna konsolidację kredytów lub kredytu celem spłacenia. No, otrzymaliśmy uzasadnienie takie, że kredyt, który posiadamy, jest drogi, w sensie oprocentowania jest wysokie, w związku z tym będziemy się starali o, jeśli się Rada zgodzi, o to, by uzyskać tańszy kredyt. A jeśli się nie uda, to ta uchwała, mimo że zostanie uchwalona, nie zostanie wprowadzona w życie, czyli wykonana przez prezydenta.
No tak, tylko że w tej uchwale to, co usłyszeliśmy na komisji, nie ma w ogóle o tym zapisu, tak? Czyli według tej uchwały może być tak, że możemy wziąć droższy kredyt. W związku z tym my jako Klub Prawo i Sprawiedliwość nie godzimy się na rolowanie kredytu i dzisiaj będziemy głosować przeciwko pozwoleniu prezydentowi na zaciągnięcie kolejnego kredytu, bo jeśli miałoby być to rzeczywiście poczynione tylko po to, żeby ten kredyt zaciągnąć, żeby był tańszy i spłacić droższy, no to to powinno być w uchwale zapisane. Żeby były konkrety. Żeby były konkrety, że jeżeli będzie droższy lub taki sam, to go nie zaciągamy. Że mamy z tego po prostu jakiś zysk dla miasta. Z tego nic nie wynika. Później się okaże, że prezydent spłaci, tam jest odroczenie odpowiednie, czyli prezydent kupuje sobie, bo spłata tego kredytu będzie od 2014, czyli prezydent sobie kupuje spokój w 2013. A co później? Potop. No nie ma na to zgody. Można domniemać, że dzisiejsza sesja będzie przebiegać w napiętej atmosferze? Znaczy, no ja tak mówię, jak wcześniej, my merytorycznie odniesiemy się do pewnych projektów uchwał. Jeżeli to wywoła u kogoś emocje i ktoś to potraktuje jako zarzut, to już jego sprawa. My, mam wrażenie, jestem przekonany w Prawie i Sprawiedliwości, większość problemów, jak nie wszystkie, w Radzie Miasta rozpatrujemy pod względem merytorycznym. Także tutaj, jeżeli się komuś emocje udzielą, no to, to nie nam, bo my merytorycznie chcemy zadać pytania i przedstawić sytuację w mieście Gorzowie. Czy oprócz tych punktów, czyli wyboru wiceprzewodniczącego, podniesienia podatków i pozwolenia prezydentowi na zaciągnięcie kolejnego kredytu, są takie punkty, które, przy których radni mogą się zatrzymać na dłużej jeszcze w programie obrad? No to znaczy, tam jest ocena funkcjonowania oświaty w Gorzowie, jest tak zwanych klastrów, czyli instytucji, która skupia pewne przedsiębiorstwa, pewne uczelnie w danym temacie na terenie Gorzowa, by w ramach synergii uzyskać dodatkowe efekty w sensie rozwoju przemysłowego w Gorzowie, gospodarczego. Będzie informacja. No i jest tam jeden taki punkt, gdzie proponuje się dopłacić firmie, która utrzymuje porządek w mieście, bodajże 350 tysięcy. I tam też będziemy zadawać merytoryczne pytania, bo przynajmniej ja twierdzę, że część umowy nie jest wykonywana należycie i nie wiem, za co mamy te 350 tysięcy dopłacać firmie, która już ponad 7 milionów rocznie za utrzymanie czystości w mieście bierze. Panie Przewodniczący, teraz powiedział Pan, że Pan składa wiele interpelacji. To jest prawda, można powiedzieć, że Biuro Rady Miasta jest zasypywane przez radnego Pieńkowskiego. Ale no, to jest wszystko po to, aby coś zmieniać w mieście. Mnie zainteresowała, poniekąd mnie dotyczy także jakby mojego otoczenia, interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Szarych Szeregów. Chodzi o przejście vis-a-vis nowego marketu Netto, a wejścia do szkoły podstawowej numer 20. Tam sygnalizacja świetna jest obok bardziej przy hali, która to przejście nie jest tak mocno uczęszczane. Ja sam prowadzę dziecko rano i widzę przed godziną 8 po prostu tłumy. Ja miałem sygnały od mieszkańców i napisałem interpelację w tej sprawie. Jak dobrze pamiętam, otrzymałem odpowiedź niedawno i tam prezydent mi odpowiedział, że zbierze się odpowiednia komisja, zrobi wizję lokalną i podejmie decyzję, czy ta moja uwaga i prośba jest zasadna i mi odpowie oddzielnym pismem. Także czekam na posiedzenie tej komisji, na tę wizję lokalną. No ja dzisiaj rano właśnie, prowadząc dziecko do szkoły, spotkałem na korytarzu dyrektora szkoły, pana Jerzego Koziura, i tak właśnie dwa słowa na ten temat zamieniliśmy. Mówiłem właśnie o pańskiej interpelacji, że wiem, że pan złożył. Dyrektor Koziura mówi, no żeby coś się ruszyło, bo oni walczą z tym od 92 roku, odkąd pierwsze bloki zaczęły się budować. No to jestem zszokowany. Ja też po prostu. Ale przepraszam, od 2002. Drugiego. Bo tam chyba bloków jest. Tak, nie, to ja już pomyliłem. No. Ale to i tak jest. Zagalopowałem się. To i tak jest 10 lat. I taka prosta sprawa. Ja dzisiaj byłem na spotkaniu, gdzie też podobny problem, w sensie parkingu. Osoba, która zarządza jedną instytucją,
poinformowała mnie, że walczy o parking od 2006. Także może jest krócej, ale to są lata. Także tutaj, no niestety, ja mam wrażenie, że pan prezydent jednak jest odporny na potrzeby mieszkańców i na właśnie takie małe. Niestety te wszystkie poczynione wielkie inwestycje, które poczynił pan prezydent, zadłużyły miasto i dzisiaj nie ma na te małe inwestycje. Ale mówię, naszym zdaniem jako klubu Prawo i Sprawiedliwość pieniądze w budżecie są, tylko trzeba ograniczyć pewne rzeczy i część tych pieniędzy niedużych się znajdzie. No, ja tutaj w interpelacji mam obiecane na przykład 430 tysięcy, że w budżecie pan prezydent wpisze na parking przy Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej na Piłsudskiego. Mam obiecane, że wpisze 250 tysięcy na chodnik przy ulicy Ken, przy tej pizzerni, bo tam jeździ teraz autobus linii 124 i ludzie bezpiecznie nie są w stanie dotrzeć na przystanek. Po trawnikach muszą biegać. Także tutaj teoretycznie w interpelacjach mam obiecane, mam nadzieję, że prezydent dotrzyma słowa i rzeczywiście te przynajmniej dwie małe inwestycje zostaną umieszczone i zrealizowane w 2013 roku. No właśnie, bo to chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, tak jak tu zaczęliśmy od tego tematu Szarych Szeregów, się dzisiaj dowiedziałem, że tam w tym roku doszło już do 4 potrąceń dzieci. No to szokująca informacja i ja tutaj oczywiście znowu wrzucę kamyczek do ogródka prezydenta. Proszę, jeżeli miasto dopłaca do Grand Prix 2,5 miliona i teraz mamy 4 potrącenia, a chodnik tam kosztuje 250 tysięcy, to my takich chodników po 250 metrów możemy zrobić 2,5 kilometra, tak? Zamiast takiej imprezy, na które przychodzi coraz mniej osób. Więc no niestety trzeba ważyć, bo w ciągu 5 lat pójdzie mnóstwo pieniędzy, które takich parkingów za 430 tysięcy już byśmy mieli 5 eleganckich na 40-50 samochodów przy dużych jakichś ośrodkach, gdzie ludzie przyjeżdżają. I nie mamy co roku podkreślam, a my robimy jeden dzień impreza i pieniądze idą. No, idą. Panie Przewodniczący, jeszcze tylko parę słów o szpitalu, a bardziej o Radzie Społecznej. Wojewoda uchylił decyzję zarządu o odwołaniu poprzedniej Rady Społecznej szpitala. Mimo tego w punkcie obrad poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa znalazło się powołanie nowej rady, ale jednak trzeba było to wykreślić, ponieważ no, decyzja wojewody jest taka, że tamta rada zostaje. No taki trochę miszmasz polityczny, prawda? No ja bym to nazwał dosadnie i kompromitacja, no bo jeżeli najwyższy urzędnik Platformy Obywatelskiej, marszałek i najwyższy urzędnik tej samej partii, wojewoda, nie potrafią rozmawiać, no bo tak to wygląda, za chwilę pewnie pójdą do sądu, no bo każdy ma swoją interpretację prawną, no to mamy pewną kłótnię, awanturę. Niepotrzebną oczywiście, bo to nie służy mieszkańcom, nie służy gorzowianom. Mam nadzieję, że partia rządząca PO dojdzie do porozumienia i nie będzie no, przynosiła wstydu naszemu regionowi. No, mam nadzieję, że tak będzie i że się porozumieją te osoby i ta Rada Społeczna, która dzisiaj jest legalna, będzie dalej działać. No, oczywiście marszałek w swoim czasie ma prawo ją zmienić, no jeżeli zmieni, no to to jest polityka Platformy. A jak pan tylko skomentuje taki fakt, że mi wczoraj w tym miejscu mówił radny sejmiku z ramienia SLD Bogusław Andrzejczak, że publicznie podczas spotkania zapytał wicemarszałka Krenia, czy to prawda, że skład nowej rady był konsultowany z dyrektorem. Pan wicemarszałek potwierdził, że skład nowej rady zyskał akceptację dyrektora Marka Twardowskiego. To znaczy tak, 16 radnych sejmiku PO i PSL-u rezygnuje z instrumentu, który powinien im, bo oni o tym decydują, kogo tam wybiorą, przynosić sprawozdania, co się w tym szpitalu dzieje, tak? Czyli mieć jakby podwójną informację i kontrolę przez to. Oni dobrowolnie, wbrew mandatowi, bo mandat nakazuje im kontrolę, oni mają władzę kontrolną i uchwałodawczą. Czyli oni wbrew mandatowi, wbrew przepisom rezygnują z funkcji kontrolnej. Dla mnie to jest skandal, że oni z tego rezygnują i oddają to w ręce pana Twardowskiego, tak, który sobie dobierze
ekipę, która nie będzie właściwie go, no bo to w sensie doradczym, ale też to nie jest zapisane z tego, co jest w statucie szpitala, ale też w sensie kontrolnym. No jeżeli coś konsultujemy, no to po to, żeby ktoś się dowiedział o czymś i mógł powiedzieć, a to jest nie tak, a to jest inaczej. I mógł to zgłosić do radnych sejmiku, po to rada sejmiku wybiera tą... Więc radni koalicji PO-PSL nie rozumieją, po co są w Radzie i to jest skandal. Ja myślę, że wyborcy, którzy mnie słuchają, przy następnych wyborach takich radnych po prostu pogonią, bo no jeżeli radny przychodzi i nie wie, po co przychodzi, no to się kompromituje. No i dzisiaj 16 radnych moim zdaniem się kompromituje w sejmiku. Wracając do miasta, dzisiejsza sesja będzie może trochę gorąco przy niektórych punktach. Tak jak wspomniałem, my merytorycznie, a jeśli komuś podniesiemy ciśnienie, no to naprawdę nie jest to naszym celem. Celem jest dobro mieszkańców Gorzowa. Ale merytorykom też można podnieść ciśnienie. No jeśli ktoś niemerytorycznie działa, to pewnie mu się ciśnienie podniesie. Dziękuję panie przewodniczący za przybycie do studia. Przewodniczący Zarządu Powiatu Prawa i Sprawiedliwości, radny PiSu był państwu moim gościem, Sebastian Pinkowski oczywiście. Dziękuję państwu. Miłego dnia panu życzę, państwu również, Krzysztof Bąk, do zobaczenia.